Co tam słychać, moi drodzy? Ja i moja przyjaciółka Robin szczególnie potrzebujemy dziś odrobiny kreatywnej inspiracji. Poważnie! Na szczęście Nowy Jork ma mnóstwo do zaoferowania i to gdziekolwiek nie spojrzysz. Widzicie, o czym mówię? W tym mieście nie musisz iść do muzeum, żeby napotkać niesamowite dzieła sztuki. Nawet architektura zachwyca. Ale najbardziej lubię sztukę ulicy. To fakt! Street art jest tu dosłownie wszędzie. Nowy Jork jest jak ogromna galeria sztuki. Zobaczcie choćby ten mural namalowany na ścianie obok mojego domu. Street artowa potańcówka uliczna. Oto Barbie Miejskie Życie. Uliczne murale to nie tylko sposób na to, aby artyści mogli wyrazić siebie i poprawić humor wszystkim mijającym je przechodniom, ale bonus stanowią też świetne tło do selfie. Oh. Poza! Aha. Ta przechadzka dostarczyła mi energii, której mi było trzeba. Sztuka zawsze mnie uszczęśliwia. A mnie uszczęśliwiają lody. Chyba wam nie mówiłam. Robin to smakoszka i przyszła szefowa kuchni. Ciągle odkrywa jakieś nowe, niesamowite przysmaki w całym mieście. Pychota! To wręcz kulinarne arcydzieło. I popatrzcie na te jaskrawe kolory. Przypominają mi ten mural, który widziałyśmy. To prawda! Hej! Nie wiem jak ty, ale ja poczułam inspirację do wyrażenia siebie tak jak ci artyści swoimi muralami. Chociaż nie wiem, czy jestem gotowa zająć się street artem. A wiesz, mogłybyśmy zrobić ci całkiem nową kolorową fryzurę. Tak! A wy, kochani, zdecydowanie weźmiecie w tym udział. Zasada pierwsza fryzjerskiej metamorfozy. Zawsze miej plan. Mamy zwycięzcę. Niesamowite, ile potrafi zdziałać kilka kolorowych doczepów. Jestem na maksa zakochana w tym wyglądzie. Totalnie nowojorski. Co nie? Jedno z moich najlepszych dzieł. Okej, od tych kolorów znowu nabrałam ochoty na lody. Kochamy kreatywną energię, którą daje to miasto i jak widać, to jest zaraźliwe. Na 1000%. Zdecydowanie powinniście tego spróbować w swojej okolicy. Gdziekolwiek mieszkacie, na pewno znajdziecie tam jakieś źródło inspiracji i nowe pomysły wyrażania siebie. A kto wie, może wasz nowy wygląd będzie waszym najlepszym dziełem. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Ślę wam miłość i pamiętajcie o tym, że jesteście kochani i wspaniali. Barbie pozdrawia. I ja jesteśmy melomanami i słuchamy każdej muzyki, od samby, disco i muzyki elektronicznej. Tak. Po reggae, R&B i pop. Tak. Najfajniejsze jest to, że hip-hop kształtował się pod wpływem wszystkich tych gatunków i sam pomógł ukształtować się kilku innym. Więc zróbmy hop do pociągu, by pojechać z Brooklynu prosto na Bronx. Do miejsca narodzin hip-hopu. Chwila, czy to Laila? To jest Laila. Jest najbardziej niesamowitym inżynierem dźwięku w całym Nowym Jorku. Pomogła mi i Malibu nagrać wszystkie nasze kawałki. Cóż, to łatwizna, gdy pracuje się z takimi talentami jak wy. No dobra, a co wy w ogóle robicie w moich stronach? Chcemy dowiedzieć się jak najwięcej o hip-hopie na zajęcia Brooklyn. Ładnie się złożyło. Idę do mojego ulubionego sklepu z płytami na Bronxie sprawdzić nowości. Może chcecie Iść z tobą? Tak, zdecydowanie. O, Plosie! Chyba zaraz zacznę tego żałować. Na zajęciach dowiedziałam się, że hip-hop został stworzony na południowym Bronxie przez czarnych i latynoskich nastolatków, takich jak my. Tak, właśnie w tej dzielnicy. Dowiedziałam się też, że zdobył popularność na ulicznych imprezach, na których zbierano się, by tańczyć i słuchać muzyki. Rytm ulicy. Powiedz coś więcej o tych bitach, Laila. Zrobię coś lepszego. Pokażę wam, jak powstały, bo w tym sklepie można posłuchać płyty przed jej zakupem. O, to jest genialna płyta. ICB and the Cold Boys. To praktycznie niemożliwe, żeby gdziekolwiek ją dorwać. W tamtych czasach DJ kładł dwie takie same płyty na różnych gramofonach. To mogło być disco, funk, R&B i cokolwiek z fajnym brzmieniem. Puszczali najfajniejsze, najbardziej taneczne, perkusyjne solówki. Następnie zapętlali je, tworząc coś, co zwie się breakbeat. Rany, to jest boskie! Aż chce się do tego tańczyć, nie? DJ-e i MC zaczęli rymować do tych bitów i tak właśnie narodził się hip-hop. Słyszycie to? Cała ulica ma swój beat. Mam nadzieję, że nauka o Bronxie i jego muzyce była dla was taką samą frajdą jak dla nas. Hej, czy to nie była zaimprowizowana uliczna impreza? Tak się to robi. Tak! Do następnego razu. Pa! Ślę wam miłość i pamiętajcie o tym, że jesteście wspaniali. Barbie pozdrawia.